Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Ojcostwo Boże w Starym Testamencie. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 20 stycznia 1999 roku. Naród izraelski, jak wspomnieliśmy w poprzedniej katechezie, doświadczył Boga jako Ojca. Podobnie jak wszystkie inne narody, intuicyjnie przypisywał mu ojcowskie uczucia, czerpiąc z codziennego doświadczenia ziemskiego Ojca. Dostrzegł w Bogu szczególną postawę ojcowską, przede wszystkim dzięki bezpośredniemu poznaniu Jego zbawczego działania. W perspektywie powszechnego doświadczenia ludzkiego źródłem uznania Bożego Ojcostwa przez Izrael stał się najpierw zachwyt wobec Stworzenia i odnawiającego się życia. Jak przypomina psalmista, nie można wyjaśnić cudu, jakim jest dziecko kształtujące się w łonie matki, bez interwencji Boga. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Izrael mógł również dostrzegać w Bogu Ojca przez analogię z niektórymi osobistościami pełniącymi funkcje publiczne, zwłaszcza religijne i uważanymi za ojców na przykład z kapłanami lub z prorokami. Jest ponadto zrozumiałe, że szacunek, jakiego społeczność izraelska domagała się dla ojca i rodziców, powodował, że dostrzegano w Bogu wymagającego ojca. Istotnie, prawodawstwo mojżeszowe jest bardzo surowe wobec dzieci, które nie szanują rodziców i przewiduje nawet karę śmierci dlatego, kto by uderzył, albo tylko złorzeczył ojcu lub matce. Niezależnie jednak od tych wyobrażeń, wyrastających z ludzkiego doświadczenia, w Izraelu dojrzewa bardziej specyficzny obraz Bożego Ojcostwa, kształtowany przez zbawcze interwencje Boga. Wybawiając Izraela z niewoli egipskiej, Bóg powołuje go do przymierza z sobą, a nawet do tego, by uważał się za pierworodnego Syna. W ten sposób Bóg pokazuje, że jest jego ojcem, w sposób szczególny, jak wynika ze słów skierowanych do Mojżesza. A ty, wtedy powiesz do Faraona, to mówi Pan: Synem moim pierworodnym jest Izrael. W chwilach rozpaczy ten naród, syn, będzie miał przywilej przyzywać tym samym mianem ojca niebieskiego aby znów odnowił cud wyjścia. Panie, zlituj się nad narodem, który jest nazwany Twoim imieniem, nad Izraelem, którego przyrównałeś do pierworodnego. Ze względu na tę sytuację, Izrael zobowiązany jest do przestrzegania prawa odróżniającego go od innych narodów, ponieważ ma dawać świadectwo Bożego Ojcostwa, którego zaznaje w sposób szczególny. Podkreśla to Księga Powtórzonego Prawa w kontekście zobowiązań wynikających z przymierza. Wy jesteście dziećmi Pana, Boga Waszego, bo Wy jesteście ludem poświęconym Panu, Bogu Swemu. Was wybrał Pan, byście się stali ludem będącym Jego wyłączną własnością spośród wszystkich narodów, które są na Ziemi. Nie zachowując Bożego prawa, Izrael postępuje niezgodnie ze swą kondycją Syna i zasługuje na upomnienia ze strony Ojca Niebieskiego. Gardzisz skałą, co Ciebie zrodziła, zapomniałeś o Bogu, który Cię zrodził. Ten status Syna jest udziałem wszystkich członków narodu izraelskiego, ale w sposób szczególny odnosi się do potomka i następcy Dawida. Zgodnie ze sławną przepowiednią Natana, w której Bóg wypowiada słowa: Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Opierając się na tej przepowiedni, tradycja mesjańska głosi boże synostwo mesjasza. Do króla mesjańskiego Bóg kieruje słowa: Tyś synem moim, ja ciebie dziś zrodziłem. Wyrazem ojcostwa Bożego wobec Izraela jest głęboka, trwała i współczująca miłość. Okazuje się, że pomimo niewierności ludu i związanych z nią gruźb kary, Bóg nie jest zdolny wyrzec się swej miłości. Wyraża to w słowach pełnych czułości, nawet wówczas, gdy musi ubolewać nad brakiem wzajemności ze strony swych synów. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima na swe ramiona ich brałem, oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Jakże cię mogę porzucić, Efraimie? I jak opuścić ciebie Izraelu? Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nawet napomnienie staje się wyrazem szczególnego upodobania i miłości, jak wyjaśnia Księga Przysłów. Upomnieniem pańskim nie garć mój synu, nie odrzucaj ze wstrętem strofowań, bowiem karci pan kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi. Ojcostwo tak bardzo Boże, a jednocześnie wyrażające się w sposób tak bardzo ludzki. Zawiera w sobie również cechy, które zwykle przypisujemy miłości macierzyńskiej. Obrazy Starego Testamentu, w których Bóg przyrównuje się do matki, są niezwykle wymowne, chociaż występują rzadko. Czytamy na przykład w księdze Izajasza: Mówił Sejon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. A w innym miejscu, jak kogo pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. Tak więc w postawie Boga wobec Izraela dostrzegamy również rysy macierzyńskie. Wyrażające Jego czułość i wyrozumiałość. Miłość, którą Bóg tak obficie darzy swój lud, sprawia, że Stary Tobiasz woła z radością. Wysławiajcie Go, synowie Izraela, przed narodami, ponieważ On Was rozproszył między nimi i tam okazywał Wam swoją wielkość. Wynoście Go pochwałami przed wszystkim, co żyje ponieważ On sam jest Panem i Bogiem naszym, On sam Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki.